Siema, ja jestem Lakota Joe, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Age of Empires Definitive Edition, kampania grecka. Ostatnio skończyliśmy... Moment. Ostatnio skończyliśmy właśnie na kolonizacji Ionii i doszliśmy właśnie do oblężenia Aten, tylko że ja miałem małe problemy właśnie z tą misją, musiałem ją tak poza programem sobie przejść i tutaj przy okazji odblokowałem dwie kolejne misje, ale myśmy skończyli na tej, tak więc się za nią teraz weźmiemy. Już mówię, jak to wszystko wyglądało, po prostu musiałem się tutaj zorientować. Mamy tutaj miasto Ateny i musimy je po prostu, myślałem, że musimy je po prostu bronić. Ale to nie na tym jednak polega. Chodzi tutaj o to, że mamy tutaj wprawdzie tu w tym miejscu, w którym tutaj skąd zabrałem tych wieśniaków, mamy tutaj pola, domy i wszystko, ale prawda jest taka, że musimy się z tego miejsca jak najszybciej ewakuować. I będziemy musieli tutaj jakoś spróbować tych naszych wrogów, którzy będą nasze miasto zalewać. No widzicie, będziemy mieli ich aż trzech. I będziemy musieli tych trzech naszych przeciwników tutaj jakoś jako tako utrzymać w tym miejscu. I tymczasem ewakuować naszych wieśniaków właśnie na wyspę, która jest tutaj. Tutaj właśnie zebrać zasoby. Tutaj jakoś właśnie się rozbudować. Rozbudować armię, się jakoś obronić. I główną misją tutaj są właśnie, jest właśnie zbieranie artefaktów. Właśnie nie obrona miasta. Miasto tutaj niestety, ale będzie najeżdżone w tym czasie, jak my tutaj będziemy się na tej wyspie, do której teraz płynę, rozwijać i one tutaj nas będą niestety, ale atakować. Nasze obowiązki tutaj jest jakoś, jako tako tutaj to miasto utrzymać, ale nawet jakby całkowicie nam je zniszczyli, to i tak nie szkodzi, bo tutaj główną misją jest przejęcie artefaktów, a nie obrona miasta. Nie ma tutaj takiego bezpośredniego rozkazu, żeby właśnie miasto bronić. Tak więc tak, mamy już naszych wieśniaków tutaj. I tutaj gdzieś właśnie było więcej drzew niż takie tylko pojedyncze i przede wszystkim teraz na początek dobrze byłoby zacząć właśnie zbieranie zasobów od tego drewna. Żeby po prostu tutaj móc wyszkolić kilka właśnie takich okrętów, za pomocą których będziemy mogli tutaj jako tako się wybronić. Tak jak mówię, oni nas tutaj będą bardzo dokuczliwie atakować teraz. Tego przede wszystkim by się tutaj przydali łucznicy w tym miejscu, żeby tutaj jako tako te armię ostrzelać, ale plus jest taki tutaj, że przepraszam, mamy bardzo zaawansowane tutaj jednostki, bo już jesteśmy w epoce żelaza, już tutaj nie mamy żadnych upgrade'ów do opracowania, to jest taka post-epoka żelaza, jakby można by powiedzieć, że naprawdę bardzo zaawansowana. Nawet zwierz strzelają nie pojedynczymi strzałami, tylko właśnie takimi jakby to powiedzieć, takimi rakietami. No ale niestety łuczników mamy słaby, bo mamy tych z drugiej epoki, tylko nie możemy tutaj tych z łukiem kompozytowym budować. Natomiast z tego co ja widziałem, to tutaj mają właśnie łuczników uzbrojony w łuk kompozytowy, co mnie się trochę, no nie ukrywa, nie za bardzo podoba. To są te machiny oblężnicze. No, tak jak mówię, to będzie teraz trochę głupie, no ale taki jest to niestety scenariusz. Dobra. Dlatego, żeby to nie trwało za długo, tutaj się postaram jako tako rozbudować na tej wyspie, którą zajęliśmy. Tak jak mówię, najlepiej jest zacząć w tym wypadku od zbierania drewna. Też dobrze byłoby oczywiście zbudować, a to za chwilę może tutaj więcej odkryję, bo to... No, już tutaj mamy przerąbane, mówiąc szczerze. Tak jak mówię, oni się tutaj przebiją nam niestety. Chociaż w sumie to mógłbym, nie mógłbym, bo to też złoto kosztuje. Dobra, ty kolego się tutaj nam przejedź, podkrywaj teren. Tutaj mamy kolejnego, to niech jedzie tutaj na północ, chociaż tam już chyba nic takiego szczególnego nie będzie. I tutaj proszę bardzo, budujemy, nawet mamy tutaj taką jakby ścieżkę wybudowaną. Budujemy tutaj centrum miasta, co będziemy mieli z tego wieśniaków. Tutaj oni zbierają te zasoby szybko, ponieważ, no tak jak mówię, jesteśmy w tej najwyższej epoce już, takiej post. To jest epoka żelaza, to już jest taka, to się o tym mówi tak w grach, post. Post epoka żelaza, więc raczej tutaj będziemy mieli wszystko najlepsze, najnowocześniejsze i najsilniejsze. I tutaj za te zasoby, jakie tutaj na tej wyspie zbierzemy, tutaj w mieście będziemy szkolili jednostki. Po prostu też będziemy musieli stoczyć walkę z tą armią, która tam jest, zanim do tych
dostaniemy się do tych, zanim się dostaniemy do tych artefaktów, to będziemy musieli tych gnojów pokonać. Dobra, jeszcze tutaj chciałem 5, żeby też tego nie było za dużo. A no tak, przecież żarcia nam brakło. To na razie... W sumie oni niech może tutaj polują, ale drewno mamy tyle, że kilka tutaj pól można byłoby wybudować. Ale jak już tutaj zaczęliśmy od polowania, to niech tutaj przez chwilę popolują, co będziemy mieli jeszcze kilku więcej tych robotników. A tutaj widzę, że chłopaki grzeją w nas, jak nie wiem. My to walczymy tak, walczymy ze Spartanami, rzuci to ze spartańska marynarka, piechota, znaczy ta armia lądowa to jest czerwona i Teby tutaj nas atakują. Teby, czyli jedno właśnie z tych miast greckich. No tutaj już widzę, że piechota się przebiła też. No to zaraz trzeba będzie ich uwalić, tylko panowie ostrożni mi tutaj uważać na te tutaj okręty. I wiecie co, może tutaj też sobie właśnie zbudujemy na wszelki wypadek port, bo z tego co ja widzę, to tam te porty długo, ale niestety nam nie pociągną. Polujemy panowie, nie patrzymy się. O, niestety stało się to, czego się obawiałem, mianowicie tutaj nam wystrzelali tych hoplitów. Centurionów, bo to już jest ta wyższa forma właśnie tych wojowników pieszych tutaj. Tak jak mówię, to jest już ta najwyższa epoka. Tutaj jakoś się spróbować przynajmniej wybronić, żeby nam przynajmniej grzali od morza, to jest teraz ważne. No i dobra, i tutaj jeszcze gdzieś był chyba okręt, chociaż nie, to niech oni ostrzelają tych właśnie ze strony morza teraz, te piechoty od nich. O kurde, twardzi są. No ale dobra, jak to polowanie trochę jest nieefektywne z tego co widzę. A drewno mamy w brud, to możemy sobie pozwolić na budowę tutaj faremek. I tutaj tego łucznika jeszcze panowie zdejmijcie dla mnie. O ile go dorwiecie. No, słaby jest on, padł raz, dwa. No i te artefakty są gdzieś tutaj na tej wysokości mniej więcej. No ale w tej chwili no, nie mamy armii, to raczej nie możemy za bardzo liczyć na to, że dostaniemy je teraz. Dosięgniemy je stąd jakoś. Dobra, tutaj mamy jeszcze dwóch wieśniaków. Oj, ale zobaczymy, czy oni długo, jak oni długo tutaj nam pociągną, bo tutaj widzę, że tych tutaj dosyć tak wali. Kamień by się przydał, więc dobrze byłoby tutaj kilku ludzi wysłać na ten kamień teraz. I jeszcze dwa okręty przynajmniej, bo też tutaj nie chcę za dużo wszystkiego mieć, bo potem będzie ciężko z populacją zaś. A tutaj jednak dosyć tych żołnierzy trzeba mieć w tej misji, bo jak ją robiłem poza anteną, to naprawdę tutaj tych wrogów było sporo. Tutaj też nie ma co szaleć z tymi wieściakami. No, dosyć nam to tak rozwalają tutaj. Ale mam nadzieję, że ci tutaj są w miarę bezpieczni. Jak oni przychodzą tędy, to ja bym tutaj wybudował tu w tym dokładnie miejscu centrum miasta. Boże, wieżyczkę. Kurwa, rozwalają wszystko po kolei, no. Dawać go. No, kawalerzysta sobie nie poradzi z nimi, bo to jak są uzbrojeni we włócznie, to wiadomo, że raczej konne jednostki wysiadają na tym. No to jakoś spróbujmy się w miarę tak odbudować.
spróbujmy jeszcze tutaj też wieżę zbudować jedną. Tutaj ściągamy jeszcze złoty kamień. I tam później na miejscu zbudujemy to, co straciliśmy. Chociaż tutaj w sumie, no widzicie, tutaj mamy tylko tych krótkich mieczników, niestety. Są strasznie słabi tutaj, bo oni są dopiero w epoce brązu. Od epoki brązu możemy ich szkolić. A później zamiast nich mamy już takich prawdziwych, opancerzonych, uzbrojonych także w tarcze ludzi. Tutaj nie za wiele mają szans w starciu właśnie z tymi tutaj hoplitami zaawansowanymi, także ich tutaj wysyłać nie będę, bo to nie ma po prostu sensu. Wybudujmy tutaj po kolei to, co wszystko żeśmy stracili. Tu by się też przydało dwóch tych kapłanów, żeby tutaj wyleczyć tego jednego wieściaka, co oberwał. Dobra, został jeden, to niech atakują. O ile zdążą, no nie zdążyli do niego dojść. Żadna strata oczywiście. Dobra, skończ się z tym kamieniem, tylko idź się teraz zbierać tutaj nam złoto. I to chwilę tutaj musi potrwać niestety, zanim my tutaj się jako tako otrząsimy z tego ataku. I mamy tutaj nawet bardzo zaawansowane też tutaj jednostki artylerii. Dobra, czy tutaj gdzieś nie ma przebicia? No jest tutaj przebicie, znowu idą następni. No tutaj może też te łodzie ustawmy w tym miejscu. O kurde, nasi wieściacy są w zagrożeniu. Aha, i tutaj jeszcze możemy przecież tych łuczników szkolić. To też jest ważna sprawa, bo to przecież za murów to umieją ostrzelać wrogie jednostki później. Kurde, zawalili wszystkich, no. Tutaj zróbmy tych centurionów. Tu nie widzę najmniejszych szans, żeby ci tutaj dawali sobie radę. Tak jak mówiłem, ci tutaj, ci z tymi krótkimi mieczami są za słabi, żeby sprostać tutaj tym najbardziej zaawansowanym jednostkom. Na szczęście jeszcze mamy okręty. W oryginalnej grze jakieś oglądałem innych użytkowników, którzy grali w oryginalną grę, no to tam właśnie tak nie było jak tutaj, że tutaj było bardziej więcej po prostu miejsca, tutaj nie było tak gęsto zabudowanego miejsca, tutaj te miasto, te Ateny w tej oryginalnej grze były takie, że tutaj można było tyle miejsca, że było dużo budynków, budować farmy i tam budował ktoś, pamiętam jak oglądałem, i tam jeszcze inne rzeczy, a tutaj to tak musiał powiedzieć, że tak trochę klaustrofobicznie wygląda. Jeszcze jeden okręt by się przydał. A no tak, bo przecież oni nam domy rozwalili, to wiadomo, że już nie będziemy mieli populacji. Zbieramy, panowie, nie czekamy, tylko zbieramy. Dobra. Tak jak mówię, tutaj było po prostu więcej miejsca, a tutaj tak mi się to wydaje, że to tak trochę, no fajnie to wygląda realistycznie, bo tutaj ma, wiecie, tak typowe greckie wybrzeże, takie tutaj mamy właśnie tutaj jakieś takie nawisy, takie skarpy, to fajnie to wygląda, ale w oryginalnej grze, tak jak mówię, było po prostu więcej tutaj miejsca na te wszystkie zabudowania, jakie tutaj mogliśmy budować, natomiast tutaj mamy to tak, widzimy właśnie. Dobra, mamy populację z powrotem za 50. Dobra, co by tutaj jeszcze trzeba zbudować? W sumie to już mam nawet, no, koszarów nie będę budował, bo to za słabe, to była za słaba armia tam. Tu jeszcze takie dwie katapulty sobie zbudujemy i pięciu, o ile się zmieścimy w populacji tutaj, jeźdźców. Muszę ich tutaj przypilnować jeszcze. A tutaj zginął łucznik, to tam wiadomo. Ja też oczywiście będę się starał poza murami miasta też wybudować w miarę postępowania naszych wojsk.
W sumie to nie poczuję, to odbudowałem, bo tutaj nie ma tak w trzeciej odsłonie Age of Empires, że możemy wybudować na murach właśnie bramę, przez które przyjazne jednostki mogą swobodnie przechodzić. Jeszcze do tego modelu budowania właśnie okopów przyzwyczaiłem z trzeciej odsłony, jestem tego przyzwyczajony. Ale dobra, już dosyć gadania, już tutaj się przejdźmy dalej, zobaczyć co tutaj jest. Ten akurat, ten co mieliśmy go zabił, to akurat tutaj pisze, że tebańska armia była neutralna w stosunku do nas. Myśmy go nieopatrznie zaatakowali. To niedobrze w sumie. Ale ich jest dużo. Ale okrążył nam te działa. No, te działa to już niestety, ale ledwo zipią. Nie, to trzeba jednak jazdę tutaj ściągnąć, wiecie? Jeszcze 5 hoplitów bym wziął, ale przede wszystkim te kawalerie bym tutaj szkolił. Tak, miałem tak nie mówić kawaleria, ale... Taki mój skrót myślowy widocznie to jest z mojej strony teraz. Dobra, tak. Hoplici i artyleria. Taki zestaw tutaj sobie zrobimy. To kawaleria tej jednostki jeździeckie to raczej szybciej są w stanie okrążyć nam te tutaj artylerię całą. Spróbujemy ściągnąć. Dobra. Jedno trafił szlak. I tutaj by się przydał kapłan, żeby leczył na tutaj rannych. I przynajmniej jedna lub dwie wieże, tak dla pewności. Dobra. Tu się jeszcze coś szkoli, szkolą się, dobra. Tutaj leczyć mi tego tutaj kolegę rannego. Nie tych, tych chciałem. Złota brakuje. O, no tak, bo ci to już skończyli ze złotem. Jeszcze tu widziałem, że jest, dobra. Jeszcze przynajmniej kilku na te drewno tutaj ściągniemy wieśniaków. Znowu mamy tutaj atak. O, ale wam dobrze poszło, naprawdę. Jazdę puścimy przodem, żeby tutaj unieszkodliwić, ewentualnie, że to jeszcze jakieś będą te katapulty od wrogów. Oj, tutaj mamy już pierwszy ten, tak jak mówiłem, tutaj mamy już pierwszy artefakt, to było gdzieś mniej więcej w tej okolicy. Stać tutaj panowie, zająć ten teren i czekać. Jeszcze tutaj sobie zobaczmy walkę. Czekałem już na to długo, bo ja właśnie chciałem tymi najnowocześniejszymi, najbardziej zaawansowanymi jednostkami w tej grze powalczyć, takie naprawdę. Tutaj mieliśmy taki rozwój właśnie, myśmy widzieli, jak ta cywilizacja grecka się rozwijała od najprymitywniejszych jej początków w pierwszej misji właśnie, jak tam mieliśmy te farmy pierwsze. A także mieliśmy tam się budowę tych pierwszych wszystkich budowli, tam wojnę trojańską, no i widzicie, już zwyciężyliśmy, mieliśmy tylko to przejąć. Ale oni tak by tutaj długo nie pociągli z tymi hoplitami, niestety. Dobra, to był krótki odcinek. W następnym właśnie zajmiemy się marszem Xenofona. I będzie, to będzie też ciekawa misja, bo ja już ją przeszedłem też w całości. Naprawdę zachęcę do obejrzenia kolejnego odcinka. Dziękuję każdemu za uwagę. Trzymajcie się, lajkujcie, jeśli się podobało. Dziękuję każdemu z osobna, który wytrwał do końca. Trzymajcie się, cześć.